Hej, 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 ludziska, z tej strony wasz Muchomor Manuni. A ja witam was w pierwszym odcinku z nowej serii Mega Bomberman. Jest to gra wydana i wyprodukowana przez Hudson Soft Studio. Znaczy, przez Hudson Soft. Nie studio, bez studia. Wejdę w grę, ponieważ później nie będzie muzyki i się będzie zapętlać scenka właśnie, którą widzieliśmy przed chwilką. Gra ma swoje lata. Jest ona z 10 grudnia 1994 roku i jest ona zręcznościówką. I ja mam tą tendencję w tej grze, że się śpieszę, chcę grać jak najlepiej, ale mi to nie wychodzi, więc seria będzie dosyć śmieszna. Generalnie gra ma fabułę. Jeszcze tylko wracając, jesteśmy właśnie w regionie pierwszym. Jest to Gem & Jungle i mamy właśnie tutaj nasze plansze. A, w ten sposób mogę wyjść. Mogę wyjść, to wam pokażę, jeszcze wyjdziemy na chwilkę, żebyście zobaczyli sobie. Gem & Jungle. Mamy bowiem właśnie, jak widzieliście w scence, fabularną, właśnie scenkę fabularną mieliśmy, w której to dowiadujemy się, że właśnie jakaś kometa leci właśnie w stronę naszej planety tutaj. I jej fragmenty rozwaliły trochę naszą planetę Bomber. I naszym zadaniem jest po prostu tą planetę ponownie złożyć. Ponieważ to, co teraz będziecie widzieć, czyli właśnie ten tutaj środkowy obrazek, to jest obraz duchów. I my ten obraz duchów musimy złożyć, zbierając właśnie fragmenty z poszczególnych plansz. Gra w Bombermana jest banalna, ponieważ po prostu stawiamy sobie bombki i zabijamy przeciwników. Udało mi się schować, to dobrze. Będę musiał wam powiedzieć zaraz, co to jest za stworek. Dobrze, żebym tylko wiedział jego nazwę. Niestety nie znam. Gra jest bardzo prosta. Po prostu sobie łazikujemy. W moim przypadku i chyba w przypadku większości będziemy wciskać przycisk D. I będziemy po prostu stawiać sobie bombki. Naszym celem jest zniszczyć wszystkie takie jakieś sfery, które jak widzicie tutaj, gdzie właśnie stoję, mamy właśnie ich na planszy dwie. Po zniszczeniu ich, ten tutaj bloczek, to tutaj na środeczku w każdym razie, zostanie otwarte i my będziemy mieli dostęp do kolejnego fragmentu, który musimy oczywiście zebrać. Podczas gry możemy zbierać właśnie różne bonusy, oczywiście zbieramy punkty. Chciałbym z wami zrobić po prostu taką małą akcję, żebyście mieli też trochę zabawy z Bombermanem, żebyście... Może? Nikogo niestety się nie udało. Udało się teraz dwóch. Wybaczcie, ale czasami będę się tak zacinał, ponieważ ta gra wymaga skupienia. Jak każda gra w sumie tego typu. Dobra, jest po gościu. W tej grze będziemy zbierać różne bonusy. To już mówiłem. I te bonusy będą po prostu sprawiały, że będziemy mogli właśnie stawić więcej bomb, które już mogliście zauważyć, ponieważ mam możliwość stawiać teraz dwie bomby na planszę. Albo mamy właśnie płomyczki, które zwiększają nasz wybuch, który jest właśnie... A, tutaj w ogóle. Muszę to po to podejść teraz. I mamy również właśnie takiego naszego tutaj stworka, jakiego teraz widzicie. To była bomba, co teraz zabrałem. Mamy też również takiego stworka, którego po prostu ja pieszczotliwie nazywam kangurkiem, ale nie mam do tej pory zielonego pojęcia, jak te stworki się nazywają. Musiałbym bardziej wejść w świat właśnie Mega Bombermana. Niestety nie miałem okazji tego sprawdzić. Powinienem był to zrobić wcześniej, bo no, pamiętałem, że były, ale nie pamiętałem o tym, żeby po prostu to sprawdzić przed nagrywaniem.
Mówiąc wcześniej, miałem na myśli też, że chciałbym, abyście spróbowali. Chciałem zrobić taką małą akcyjkę po prostu z wami, żeby chwalić się na koniec serii wynikami. Ale znając moje szczęście, nie ma bata, żebym przez cały czas przechodził tak te wszystkie plansze, że będę miał możliwość te wszystkie punkty zachować. Nie ma takiego bata, na bank zemrę. Udało nam się przejść region pierwszy, jak możecie zauważyć, ale możemy się do niego cofnąć, co jest fajną w sumie rzeczą. Będziemy zatem zbierać dalej nasze tutaj fragmenty. Nasz tutaj jeszcze stworek. Każde stworki, w ogóle właśnie takie kangurki, mają swoje umiejętności i umiejętnością tego bodajże jest... On potrafi kopać bomby. Zademonstruję. Proszę bardzo. A nawet tak potrafi je kopać. Przekopywać na drugą stronę. Nawet nie wiedziałem. To jest fajne w takim razie, Bajer, i będę z tego korzystał. Tu muszę postawić zwyczajnie. I teraz tu postawimy i będzie po tamtym gościu. Ale fajnie. Ale fajny Bajer. Mamy nasz płomyczek kolejny, dzięki czemu nasz zasięg będzie jeszcze większy. O Jezu. Już się bałem, że znowu spierdzielę. Ale na szczęście się udało. Przerzucimy tam do tego koleżki. Ślimaczek, nie ma się co martwić w takim razie, bo już nie musi się martwić solą. Został automatycznie przez nas tutaj zabity. Mamy, widzę teraz jeszcze kolejną umiejętność, której jeszcze nie mieliśmy okazji odblokować. Tutaj mianowicie jest kopanie. Zwyczajne kopanie bombki. Muszę się na nim skupić teraz troszkę. Dobrze. Co mi się właśnie podobało zawsze w tych kangurkach? One mają różne kolory. Umiejętność właśnie... Niestety w tej grze będę miał tendencję do tego, żeby po prostu gubić wątki. Ja niestety jestem prostym facetem i... I zwyczajnie będę miał z tym małe trudności, myślę. A tego nie przekopię. Muszę być na pojedynczych. To jest ważna informacja w takim razie. Ale przekopać, widzę, mogę dalej. Tu mamy też koleżkę, który nam trochę zajumał właśnie tą sferę, można ją tak nazwać. Ja ją przynajmniej tak nazywam. I... Została nam... A, tam widzę, jeszcze jedna, widzę gdzie jest. Niestety kopnąłem, zamiast przerzucić. Dobra. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego te kwiaty są czerwone i nic nam kompletnie nie robią. Bo jak widać, potem mają jakieś oczy i... O. Bo jak widać, potem mają jakieś oczy. Ale dobra. Mam wrażenie, że cały czas muszę coś powiedzieć, o czymś zapomniałem. Co jest ważną rzeczą? Nie no, wątek z tą jakby moją akcją, co chciałem, powiedziałem. W sumie tak czy siak możecie się chwalić. Z chęcią dowiem się, jak wam szło. Czy udało wam się zrobić większy progres niż ja, czy też jesteście niestety upośledzeni. Przepraszam, jeśli to kogoś uraziło to słowo. Ale czy też jesteście lekko upośledzeni, jeśli chodzi o ten typ gier? Ale z chęcią się dowiem, jak wam po prostu szło. Mamy już teraz kolejny fragment. I zaraz przejdziemy do trzeciego i już ostatniego regionu. Też fajną rzeczą z tym właśnie naszym kangurkiem jest to, że jest on takim naszym dodatkowym hapekiem, ponieważ jak wpadniemy po prostu na bombę, to on przyjmie na siebie ten cios. Muszę chyba zrobić w takim razie w ten sposób. I w ten sposób. No i dobrze, bardzo ładnie. Ja sobie teraz tutaj postawię bombkę i powiem papa temu gościowi. Super, nie lubię ich bardzo, bo oni są bardzo szybcy i trudno ich troszkę wybić.
program jest załatwiony. Bardzo fajnie. To jest bodajże niewidzialność, więc wydaje mi się, że jak dostanę, to chyba tak, nic mnie tutaj nie robi. Można właśnie jeszcze przerzucać całkowicie przez planszę. Nawet nie pamiętałem tego. Ale już mi się niestety wyczerpała ta zdolność. Nie będę już niewidzialny. Całe szczęście, że czasowa. Byłoby zbyt mocne. Prawie się wpierdzieliłem. Ale już po nim. Mogę wam troszkę opowiedzieć o mojej styczności w ogóle z Bombermanem. Chociaż szczerze myślę, że w natłoku tego, co się tutaj dzieje, mogę zrobić po prostu tak, że będę wam tą historię chyba chciał opowiedzieć podczas postprodukcji, kiedy to będę dodawał swój komentarz po prostu do tego, co będę robił na ekranie. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy, jak się będę z tym czuł, bo jeśli chodzi o dodawanie w ogóle jakichkolwiek moich informacji czy czegoś tego typu, to jest mi dziwnie. Nie wiem czemu akurat w tym przypadku. Dobra, mamy załatwionego tego tutaj. Was tutaj zamknę, bo nie chcę was tutaj jeszcze na mojej stronie. Ciebie tutaj też zamknę. Proszę. No i niestety straciliśmy naszego kangurka. A szkoda. Dodatkowe HP zawsze jest przydatne. Boże, co za okropny dobór słów. Jakbym traktował tego kangura po prostu jako coś, co jest rzeczą, która tylko zapewnia mi życie. Dobra, załatwione. Tutaj też. A, i widzę, tamten ma... Tak, tutaj nam tutaj koleżka zarąbał. I mamy to. Moi drodzy, moment, to była trzecia czy druga plansza? To chyba była trzecia już. Nie wiem. Ale jestem zaskoczony, ponieważ na 3 HP do tego miejsca dojść to jest mój mały wyczyn. Ale to chyba... Tak, to jest trzecie. I mamy bossmana. Uwielbiałem zawsze bossów z Bombermana, przynajmniej z tej części, ponieważ oni są tacy śmieszkowi troszkę. Mamy naszą małpeczkę z joystickiem, która będzie sterować ogromnym robotem, robotycznym bananem. Cel w pokonaniu tego bossa. Niestety tutaj muszę was zasmucić, bo znam go. Jest zwyczajne pozbycie się małpki. Ona nam tu będzie uciekała od nas, ale musimy po prostu... Ajajaj, te bananie, uciekaj ode mnie. Dobrze jest, mamy to. I po małpce. I pierwszego bossa mamy już pokonanego. Jestem zadowolony, bo nie często mi się coś takiego zdarza, żeby już tak dobrze przejść. Mam nadzieję, że wam też to się uda, ale gwarantuję, że w drugim już tutaj właśnie w regionie mi tak łatwo nie pójdzie. No. Jamian Jungle i teraz mamy Vexin Volcano. Zobaczmy. Mamy tym razem 4 regiony i oczywiście będziemy mieli innego bossa. To jest chyba logiczne. Ach, ta muzyczka. Załatwimy tutaj już od razu tego gostka na sam start. I teraz tak. W ogóle teraz zacząłem się zastanawiać, ponieważ mam 2 ekrany i jeden to jest ekran od mojego laptopa, a drugi ekran to jest ekran od mojego monitora. I zacząłem się teraz po prostu zastanawiać, a to, do tego jest bardzo przydatna ta umiejętność, żeby właśnie móc kopać. Bo w tej sytuacji byłbym już załatwiony. Uciekłem, dobrze jest. I załatwieni dwaj naraz. Bardzo ładnie. Te grzybki, te stworki w ogóle przypominają bardzo te... Koopa?
Nie chcę teraz popełnić gafy, ale w każdym razie przypominają bardzo te stworki z Mario. Będzie załatwione. Dobrze, dobrze. No, szybko poszło, szybko jednak. Jestem zaskoczony swoimi jednak umiejętnościami. Tak, to ja, to dalej ja. Lewo, prawo, góra, dół. Tak, góra, dół. No, kiedy wciskasz dół i ten. Chciałem udowodnić, że to ja. Nie, ja jestem zaskoczony, że mi tak dobrze idzie. Jestem zaskoczony. W sumie chyba najlepszym właśnie sposobem na to, żeby zrobić wam takie małe wyzwanie, będzie po prostu to, że macie przejść jak najdalej. Bo ja mogę się założyć, że w pewnym momencie będę ginął. I to sromotnie. Na tej planszy powiem wam, jak kiedyś bardzo często pamiętam, zagrywałem się właśnie. Pamiętam to, a było to dosyć bardzo dawno. Dosyć bardzo dawno. Było to bardzo dawno. O, proszę. Za każde zyskane najwidoczniej 20 tysięcy punktów udaje nam się zyskać dodatkowe życie. Przycisk mi troszkę uciekł. Hop. Najwidoczniej. Ten stworek jest bardzo ciekawym stworkiem, ponieważ on sam się pakuje na nasze bomby. Jest on bardzo fajną istotką tego właśnie względu. Przeniosę się tu na górę. I znowu się przeniosę tam na dół. Chciałem przejechać tam tego gostka, ale mi się nie udało. I teraz znowu mi się nie udało. Teraz mi się uda? Udało się. Bardzo fajnie. Co jest w ogóle ciekawostką, jak właśnie podróżujemy tym kartem, to muzyka zwalnia. Tak mi się też wydaje. Swoją drogą bardzo przepraszam, bo raz już próbowałem po prostu sprawdzić. Jak się będzie nagrywać gra, jak będzie to wyglądać, czy nie będzie żadnych z tym problemów, ponieważ no, gra ma swoją, ma swoje lata i może po prostu wyjść różnie, jeśli chodzi o jakość nagrywania i tego typu właśnie elementy. I jak sprawdzałem, to niestety na właśnie moim pierwszym takim podglądzie nie myślałem o tym, że jak on strzela, to nie wiedziałem o tym nawet. Nie wiedziałem o tym, że jak ten tutaj nasz miotacz strzela, to on od razu podpala nasze bomby. Ale cóż, pierwsze koty za płoty. W sumie nie pierwsze. Przepraszam, jeśli będziecie po prostu słyszeć jakieś problemy dźwiękowe. Ja się będę starał to jakoś niwelować, jak najbardziej tylko mogę. Więc proszę po prostu nie dziwcie się, jeśli w pewnych momentach w grze nie będzie na przykład dźwięku. Myślę, że w grze może być. Nie będzie takiego chyba z tym problemu. Ale mogą być sytuacje, że nie będzie go po prostu podczas jakichś tam właśnie scenek. Ponieważ już na samym początku, jak próbowałem właśnie nagrać, nagrywałem sobie tą scenkę, ponieważ wydawała mi się ona dosyć dobrym materiałem do tego, żeby to sprawdzić. Ona była po prostu dosyć głośnawa. To najzwyczajniej w świecie słyszałem właśnie jakieś problemy dźwiękowe. Tutaj postawimy kolejną. No jak na razie jesteśmy na zero w sumie. Nie zniszczy się. Ale bym się załatwił, jakbym tam... A nie załatwiłbym się, jakbym stał na samym końcu, to bym jeszcze przeżył w jakiś sposób. Pyk. Tutaj. I zaczekam tutaj. Na razie bardzo ładnie mi idzie, jestem zaskoczony. Dalej jestem zaskoczony. I wciąż będę zaskoczony. Bo nie spodziewałem się po sobie, że mi będzie tak dobrze szło. Ten tutaj biedny uwięziony. Nie martw się, zaraz cię oswobodzimy. Dobra. Mamy już, widzę, naszego tutaj kangurka. Niestety będzie po bombach. Co poradzić? Mamy tutaj naszego skoczka. On potrafi przeskakiwać sobie przez bloczki. Też jest bardzo fajną umiejętnością. Hop. Proszę bardzo. Zademonstrowałem. Chyba już wszystko mi się udało? Ja się tu zagadałem, a tu już wszystko wyczyszczone. Bardzo fajnie. W ogóle jestem ciekaw. A, jak słodko to wygląda. Dobra, wracamy.
No i znowu się rozgadałem na jakiś inny temat i znowu nie pamiętam. Jezus Maria, wybaczcie mi. O Jezus Maria, ten wulkan. Ten wulkan męczył wszystkich, pamiętam, ilekroć graliśmy. Mogę w końcu chyba opowiedzieć właśnie wam tą historię. Może przy okazji się dzięki temu rozkojarzę i w końcu mój skill wróci na miejsce, na którym powinien być. A, dostałbym. Prawie. Jednak się tak łatwo nie dam. Uda się? Doszło do niego. Bardzo fajnie. Zniszczymy teraz to. Ale przy okazji się uda zniszczyć tego. No i subcio. Już mamy zniszczony ten. Ajajajajaj, przykro mi. Niestety nasz kangurek kolejny poległ. No to przez głupiego ptaszora jakiegoś. Struś powalił kangura. Zobacz to. Jeszcze tutaj ciebie chcę załatwić, gościu. I teraz będzie już na pewno po nim. Załatwione. Daj mi punkty. Mega! Mega dobrze mi idzie. I jestem po prostu... Wow. Mamy już drugi fragmencik zatem. Gra jest bardzo dynamiczna. Nie spodziewałem się. Mam dopiero 22... Właśnie 22 dochodzi minuta nagrania. U was będzie to plus minus takie 10 sekund. Bo zawsze na początku troszkę niestety wycinam, żeby po prostu mieć nagranie dobrze zrobione. I jestem już na takim poziomie po prostu rozgrywki, że bardzo szybko, myślę, dojdziemy do większych poziomów, większych bossów. Dobra. Idzie mi za dobrze, coś tu jest nie tak. Kto mi wpisał cheaty? Uda się tego? A, jeszcze się udało. Jezus Maria, ale dobrze idzie, ale fajnie. Jestem zadowolony. A, to jest cały region już. Myślałem, że się będzie jeszcze przesuwało na lewo. Tutaj zatem postawimy. Tu postawimy. Tu postawimy, tu postawimy. Przejdę sobie teraz naokoło. Weźmiemy kolejny płomyczek. Będzie jeszcze dalej nam walić to wszystko. I ostatni nam tutaj bloczek został. I nic pod nim nie ma. Ja cię sunę. O, są schodki. Bardzo fajnie, ale my zajmiemy się najpierw tutaj tym regionem. Na schody też nie wchodzi. Nie zwróciłem uwagi, więc na szczęście nie będę płakał. Nie wiem, co już tam było w takim razie. Ptaszor. To jest zawsze trudność, żeby zniszczyć tych wrogów na takim małym regionie. Jest! Subcio. Hop. No, uff. Było blisko. Ten nam już biegnie, już się rozochocił. Ma bombowy temperament, gościu. Na to wychodzi. Dobra. Tu są aż trzy? Sporo ich tu bardzo. Postawimy kolejną. Mam bonus czasowy. Chyba na to wychodzi. Jakiś zegarek dostałem. Nie mam pojęcia, co on robi. A, już wiem, już zauważyłem. Wrogowie się zatrzymują. Zatrzymuje to nam czas. Ale bajera, nie pamiętałem o tym. Słuchajcie, mamy już to zczyszczone. Zatem udam się teraz na górę. Zniszczy się ten. Będzie bonusik? Nie ma bonusik, więc jedziemy. Hop. Tutaj pójdzie następny. Tu jeszcze jedna. No, to już od razu wybuchnie. Ale już od razu będzie pogost. Ha! Wycwaniłem się. Jeszcze szybciej dzięki temu się to zniszczyło. Dobra. To nam się rozochociło ponownie. Nasz stworek. Proszę bardzo, masz bombkę. Mamy to. Jeszcze został jeden region.
I prawdopodobnie ten region przejdę. Zawalczymy sobie z bossem. Powinno się udać, myślę. Mam nadzieję. I po walce od razu zakończę ten odcinek. Nie ma to jak mówić kilkanaście minut przed tym, jak zanim w ogóle dojdę do tego momentu, że już będę kończył odcinek. A tu się okazuje, w tej plansze zginę 30 razy. Czemu ja cały czas klikam inne klawisze? Dobrze jest. Prawie było blisko z tym płomieniem. Ale z tego co pamiętam... Co to w ogóle za bonus? Nie mam pojęcia, co to był za bonus. Czego da się zdobyć jeszcze raz? Mam pytanie, bo jestem ciekaw, co to było. Nie kojarzę kompletnie tamtego bonusu. Mam nadzieję, że tu jeszcze raz wyskoczy. Bo jestem ciekaw, co to było. Załatwiony. Wracając, co mówiłem, wydaje mi się, że te płomienie mnie nie zabijają. Te, które właśnie spadają przez wulkan, tylko one mnie ogłuszają, z tego co pamiętam. Bo jest mały praktycznie czas reakcji na to, żeby ten płomień od tego płomienia uciec. Załatwiony, załatwiony, ale fajnie, ale super. Jeszcze załatwimy tego, a nie załatwimy, bo nam uciekł znowu. No cóż, jeszcze raz się w takim razie będę musiał przejechać. Poproszę, jeszcze raz. Kolejeczka, kolejeczka. No ten ptaszor najwidoczniej nie chce zostać przejechany. Ale nie martw się, koleżko. Zaraz cię tutaj dojedziemy. Idealnie. Tutaj, tutaj, tutaj bombka. I jest. Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Fajnie by było, jakby mnie to na przykład... No nie wiem. Okej, okay, nie mam pojęcia, co to robi. Pomocy! Mamy problem. Houston, mamy problem. Ściskam teraz wszystkie klawisze naraz. Praktycznie. Jest jakiś klawisz, który sprawi, że na przykład to wybuchnie? Czy coś takiego? Shift, Control. Nawet caps lock nie działa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie mam zielonego pojęcia, co teraz zrobić. Więc chyba po prostu zaczekam, aż na przykład ten wulkan we mnie walnie? Może? Jest jakiś klawisz na to? O, coś poszło. Dobra, teraz nagle mi A zadziałało. Wcześniej nie chciało mi działać. Dobra, już wiem w takim razie, co to jest za bonus. No i skończyliśmy z jednym życiem już do tego momentu. Zaraz pewnie umrę, a z jednym życiem na ostatniego bossa będzie kiepsko iść. To nie będzie zbyt fajna rzecz. Dobra. I jedziemy. Udało się załatwić, tego też się uda załatwić. I ostatniego się nie udało załatwić. Teraz się uda. Bardzo fajnie. No i jeszcze nam tutaj ziemniaczek. Albo grzybek, nie wiem, kto, co to za gościu. Nie mam pojęcia, ale mój drogi, jesteś przejechany. Dobra, to był w sumie ciekawy bonus, tylko dziwne, że nie chciał się aktywować trochę. Nie mam pojęcia, z jakiego powodu. Tak, teraz A naciskam. Dobra. To jest bajer w sumie, bo... Dzięki temu mogę sobie porozstawić tyle bomb, ile chcę i muszę się po prostu ustawić w dobrym miejscu. Jeszcze mogę je odpalać nawet po kolei. Nie odpali się od razu bomba, która po prostu zdetonuje mnie całego. Subcio.
No. Nie fajnie. Chyba jeszcze jeden raz mogę? Tak? Nie? Tak? Nie? Mogę. Dobrze. Wypadam z obiegu. Dobrze szło, zaczęło się źle i już będzie znacznie gorzej cały czas. Dobra. To musiało trochę źle brzmieć. A muszę też pamiętać w takim razie, że tutaj stworki mi zabijają wszystko. Ale dzięki temu nie muszę się kompletnie nawet martwić o to, że coś mnie tutaj zniszczy. Z bomb moich. No przynajmniej powinno to wykluczyć możliwość taką, że zostanę przez to zabity. No! No niestety. Miałem tam chyba jakiś wynik 500 coś, więc prawdopodobnie to będziecie musieli przebić. No, powiem ci, łatwo będzie przebić te 500. Chyba, że będzie mi się chciało i przed każdą rozgrywką Bombermana do momentu, do którego doszedłem wcześniej, będę wszystkie, całą resztę plansz przechodził. Ale chyba nie jestem na tyle takim masochistą. No co tutaj widzicie w ogóle, ten kodzik? Możecie z niego skorzystać. Mianowicie on przeteleportuje was do momentu, do którego ja przed chwilką doszedłem. Czyli do planszy czwartej z ostatniego świata. Tak jak mówiłem, zakończę. Ja sobie zapamiętałem 10.51. Później będę na nagraniu mógł wiedzieć, czemu mi włączasz scenkę rodzajową. Pokażę wam w ogóle, gdzie to się w takim razie wpisuje. No i przy okazji będzie fajna muzyczka pod koniec dla was. Moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się podobał, zapraszam was do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, co wam się podobało. Możecie śmiało mówić, że jestem dziwny, skoro wszystkie życia potrafiłem stracić na jednej planszy, a doszedłem tak ładnie i co się w ogóle działo do tego momentu. Powiedzcie mi też, jak w ogóle, na przykład, czy poznaliście kiedyś Bombermana, czy nie? Miałem wam opowiedzieć historię. Zatem opowiem wam ją w następnym odcinku, przez to, że trochę się wytrącałem z tego wszystkiego. Moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!